Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Zaprosiliśmy Państwa z kilku powodów. Powód pierwszy to, żeby podziękować za fakt, że rzadką, ale obsługę prasową naszych spotkań. Muszę powiedzieć, że jesteśmy pod wrażeniem debat, które były organizowane w Koszalinie przez środki masowego przekazu. Dziękuję za obiektywizm, za poziom tych debat, bo uważam, że ku mojemu zaskoczeniu, bo pierwszy raz uczestniczę w czymś takim, były zrobione profesjonalnie, za to bardzo Państwu dziękuję, że właśnie tak było, bo to świadczy o klasie, która funkcjonuje w środkach masowego przekazu w Koszalinie. Pozwoliliśmy sobie Państwa zebrać, poprosić o spotkanie, ponieważ no, za 3 dni mamy wybory, tak? Dobrze policzyłem, czwartek, piątek, sobota, niedziela, no za 3,5 dnia odbędą się wybory. I kilka zdań chcieliśmy jeszcze o sobie powiedzieć. Powstaliśmy od tak sobie z podpływem impulsu. Powstaliśmy z potrzeby serca i z potrzeby działania. Nie jesteśmy żadnym ruchem zorganizowanym, tylko ruchem po prostu obywatelskim, miejskim. I powiem Państwu, że jesteśmy dumni z jednej rzeczy, bo naszym celem, jasne, że każdy idzie po to, żeby wygrywać wybory, ale my chcieliśmy pokazać mieszkańcom Koszalina jedną rzecz, że nie musi być PO, nie musi być PiS, nie musi być SLD, może po prostu być ruch obywatelski, że warto w tym dziwnym trochę kraju, gdzie jest ta wojna polsko-polska i te trwające bitwy, że można się zorganizować, można zebrać fajnych ludzi, działaczy, ludzi pracy, czynu, nie wiem jak to jeszcze powiedzieć, bo trochę język prawie z ducha 1 maja mi się teraz tutaj zaczęło mówić w duchu 1 maja, byłego święta. I chciałbym właśnie, i to jest nasz sukces, my to traktujemy jako swój sukces, że pokazaliśmy, że można, że nie trzeba być wiernym starym układom, że te układy tak naprawdę są zbędne, bo jest tak dużo ludzi mądrych i kompetentnych, oni tu stoją za mną, mądrych i kompetentnych, ludzi sukcesu, którzy mają obywatelskie prawo bycia w wyborach i obywatelskie prawo i mają taki mandat do rządzenia tym miastem jako radni, a może jeszcze jako ktoś inny, to pomyślałem nieskromnie o sobie. Pozwolę sobie teraz odczytać nasze oświadczenie, przypomnieć się jeszcze na koniec. No i zaczynam od tego oświadczenia Komitetu Wyborczego Wiktora Kamieniarza. Szanowni Państwo, jesteśmy przerażeni upolitycznieniem Koszalina. Sprowadzenie wyborów samorządowych do walki między PO i PiS-em przypomina dawną wojnę SLD z AWS-em. Za tę wojnę mieszkańcy Koszalina płacą i to płacą od lat. Straciliśmy województwo. Jesteśmy miastem wykluczenia komunikacyjnego. Ta głupia, to powtórzę, i bezsensowna wojna trwa. Za nią odpowiedzialni są politycy w Koszalinie. Podgrzewanie tej wojny, dzielenie mieszkańców Koszalina służy ich własnym interesom. Dzisiaj w imię obrony tych kumplowsko-partyjnych interesów tę wojnę podgrzewa Platforma Obywatelska i tak zwana Koalicja Obywatelska. Oszukują nas, mieszkańców, że chodzi o obronę demokracji. My uważamy, że to kłamstwo. Chodzi im o stanowiska, rady nadzorcze, załatwioną pracę w spółkach komunalnych. To właśnie ich trwanie i to od wielu lat jest zagrożeniem dla demokracji w Koszalinie. Szanowni Państwo, rządząca w Koszalinie Platforma Obywatelska to dygnitarze z różnych partii politycznych. Nie przeszkadza im rodowód. Łączy ich wspólny układ biznesowy. Oni nie dbają o Koszalin. Oni nie dbają o zwykłego mieszkańca Koszalina. Nie mają na to czasu, zajęci własnymi sprawami. Szanowni Państwo, my mamy odwagę tym weteranom i młodym janczarom powiedzieć dosyć. Dosyć tej gry. Samorząd to ludzie, a nie cyniczna gra polityczna. Wmawianie nam, że musimy ratować Koszalin przed PiS to obrażanie naszej inteligencji. My tutaj, którzy stoimy, idziemy ratować Koszalin przed PO i przed PiS-em, bo nie chcemy tej wojny polsko-polskiej. Idziemy służyć mieszkańcom. Oni jak zwykle pod przykrywką wzniosłych haseł idą bronić własnych interesów. Szanowni Państwo, Koszalin wymaga przyspieszenia. I to w każdej dziedzinie swojego funkcjonowania. Dzisiaj Polska nam ucieka. Prezydent każe nam cieszyć się ze ścieżek rowerowych. W innych miastach, w innych regionach. One są i to są już od wielu lat. To my jesteśmy prawdziwie bezpartyjni, niezależni. Mający doświadczenie zawodowe, samorządowe, stajemy się gwarantami normalności w naszym mieście. Mamy realny program.
mamy program, w którym podstawową wartością są ludzie. Szanowni Państwo, zapraszamy do wyborów. Trzeba iść i trzeba głosować. To naprawdę, tak naprawdę to nasz obowiązek wobec następnych pokoleń Koszalinian. Głosujemy na tak, a nie przeciw. Dosyć manipulowania naszymi nastrojami. Miejcie Państwo odwagę zagłosować zgodnie z własnym sumieniem. Ani Koszalin, ani Polska bez PO i PiS-u się nie zawali. Prosimy w imię odpowiedzialności za nasze miasto o głosowanie na Wiktora Kamieniarza jako kandydata na prezydenta. Prosimy o głosowanie na listę wyborczą numer 12, na radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Wiktora Kamieniarza. Zapraszamy do wyborów w imię odpowiedzialności za nasze miasto. Dziękuję bardzo. Jedna jeszcze rzecz. Chcieliśmy krótko tylko powiedzieć, po co tak naprawdę idziemy. Pozwolą sobie hasłowo przypomnieć mieszkańcom Koszalina. Bardzo proszę, nasze jedynki powiedzą o najważniejszych hasłach z naszego programu. Dzień dobry Państwu. Artur Lachowicz, okręg numer 1. Stawiamy na konkrety, a więc chcemy oderwać nasze dzieci od smartfonów. Znajdziemy i przeznaczymy pieniądze na zajęcia pozalekcyjne, aby sale gimnastyczne nie świeciły pustkami, żeby tam miały zajęcia nasze dzieci. Co więcej, chcemy znaleźć nieliczne jeszcze osiedlowe boiska i je zreaktywować. Zapraszamy do wyborów, to już niedługo, w niedzielę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Kazimiera Hub. Reprezentuję okręg wyborczy numer 2. Drodzy Państwo, jak zwykle blisko ludzi, jak zwykle warto pomagać, jak zwykle warto pracować na miasta Koszalina, już tym teraz szerzej. Drodzy Państwo, moją pasją i pracą, którą się do tej pory parałam i będę dalej, to są seniorzy. O nich pamiętamy. To jest duża grupa społeczna w mieście Koszalinie. Wymaga szczególnej uwagi. Drodzy Państwo, i nie tylko, tak jak w programie mamy tutaj pomoc seniorom w zakresie ośrodka rehabilitacyjnego, ale ta mała pomoc na terenie osiedla. Pomoc dla seniorów, podjazd, chodnik, miejsce spotkań, to jest ważne. Zacznijmy od małych podwórek. Nazywam się Agnieszka Czajkowska i kandyduję z okręgu 4. Proszę Państwa, Śródmieście to zazwyczaj kojarzy nam się z ratuszem, z ulicą Zwycięstwa, ale Śródmieście to też Manhattan. Kilka lat temu ktoś podjął pochopną, nieprzemyślaną decyzję o tym, żeby zlikwidować tam miejsca pracy ludziom, żeby stworzyć tam, w zamyśle były to parkingi, potem centrum handlowe albo mieszkalne. De facto ludzie stracili pracę i nikt nie poniósł konsekwencji. Tym ludziom zaproponowano przeniesienie ich straganów na ulicę Połczyńską, na targowisko przy ulicy Władysława IV. To jest kpina, dlatego że ci ludzie nie są w stanie się utrzymać w tamtym miejscu. Dlatego my idziemy po to, żeby ten Manhattan zagospodarować, żeby ta część miasta stała się jego wizytówką, a nie miejscem wstydu. Tak jak pobliskie ulice, ulica Mariańska, ulica Wróblewskiego, to po prostu ulica Barlickiego. To jest wstyd dla miasta. Tam ludzie mieszkają w warunkach uwłaczających ich godności. Tam mieszkają w odrapanych, właściwie bez tynku, budynkach z zawilgoconymi mieszkaniami, ze stęchlizną i w towarzystwie szczurów. To jest wstyd dla miasta w XXI wieku, dla miasta, które podobno ma być centrum Pomorza. Jak ma wyglądać centrum Pomorza właśnie z taką dzielnicą miasta, które ma 108 tysięcy mieszkańców? To jest po prostu wstyd. I my idziemy po to, żeby to zlikwidować, żeby tym ludziom, którzy tam mieszkają, zapewnić godne miejsce do życia. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Chęciński, startuję z okręgu 5. Chciałbym powiedzieć, że idziemy do tych wyborów między innymi po to, aby Koszalin był miastem przyjaznym dla środowiska. Chcielibyśmy, aby na każdym osiedlu powstał mikropark, aby mieszkańcy tego miasta mogli wyjść z domów, usiąść sobie na świeżym powietrzu, poodpoczywać, żeby mogli wyprowadzić swoje pieski na spacer bezproblemowo. Chcemy także, aby wszyscy posiadacze zwierząt mieli także miejsce, w którym mogą się z tymi swoimi członkami rodzin pożegnać i pochować. Dlatego obiecujemy, że jeżeli tylko uda nam się dostać do Rady Miasta i wygrać wybory, stworzymy cmentarz dla zwierząt. Zapraszamy bardzo do głosowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zakończę po prostu małym dementi. Nie mamy żadnych związków z PiS-em, nie mamy żadnych związków z nikim. Chcemy mocno podkreślić, proszę Państwa, nie wierzcie w taką kampanię, że głos oddany na komitet wyborczy wyborców Wiktora Kamieniarza jest głosem zmarnowanym. To jest kolejna manipulacja. I bardzo proszę, żeby tej manipulacji nie ulegać. Idziemy po to, żeby służyć ludziom Koszalina i żeby Koszalin był podobny do miast, które tak pięknie w Polsce się rozwijają. Dziękuję za współpracę. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia.